Cześć, to jest Seres Trójka, a za mną jest Rynek w Elblągu, gdzie jest dzisiaj festiwal. Zapraszam Cię na 1-minutowy elektrykiem na weekend. Punkt startowy, plaża w Stegnie, a cel? Elbląg. Na miejsce niecałe 50 km, czyli w obie strony będzie stuwa. Wybieram trasę podmiejską, by sprawdzić zużycie energii przy 90 km na godzinę. Po drodze mijam najniżej położony punkt w Polsce. Marzęcino, ponad 2 metry pod powierzchnią morza. W Elblągu na rynku trwa w najlepszy festiwal kulinarny Polska od kuchni. Na stoiskach kół gospodyń miejskich z różnych zakątków regionu można spróbować lokalnych przysmaków. Miasto ma średniowieczne korzenie, a złote czasy przypadają na XVI i XVII wiek. Jego historia jest zapewne tematem niejednej pracy dyplomowej. Od architektonicznej po handlową. Obecna zabudowa wzorowana jest na zabytkowej, co potęguje wrażenie przebywania w miejscu, w którym czas płynie w swoim rytmie. Skorzystałem z miejskiego parkingu, oczywiście bezpłatnie, jednak niestety jeszcze żaden hotel czy restauracja z Elbląga nie dołączyły do portalu elektrykiemnaweekend.pl, umożliwiając ładowanie choćby z gniazdka podczas pobytu. Bądź tym pierwszym. Powrót tym razem drogą ekspresową, by sprawdzić zużycie energii Seresa w trasie przy 100 i 120 km na godzinę. Pełny test będzie na kanale. Na testowym, mieszanym odcinku 100 km auto zużyło mniej więcej 18 kWh energii. Na ten cel ładowało się z gniazdka przez 6 godzin, a kosztowało to 7 zł. Z siły czy wallboxa kosztowałoby tyle samo, ale trwałoby 3 godziny. Z fotowoltaiki za darmo. Gdybym skorzystał z szybkiej ładowarki w trasie, trwałoby to tylko 15 minut, ale kosztowało już około 40 zł. Dziękuję salonowi Plichta Electric z Gdyni za użyczenie auta. Ty też możesz. Obserwuj bez szelestnych, a cele podróży wybieraj z portalu elektrykiem na weekend.pl. Pozdro!